O tych dwojgłach huczy. Wygląda na to, że Philip Heiser, 34 l, dostał angaż, który pierwotnie dedykowany był Urszuli Hinch, 41 l. To on dostał pracę przy nowym Big Brotherze. Czy to oznacza koniec przyjaźni? Philip Heiser cieszył się, że Ula Hinch poprowadzi Big Brother nocą. Gratulował. Nieoczekiwanie w dzień startu programu. Okazało się jednak, że jej miejsce zajął właśnie on. Reklama z ulą Hincz nie, dogadaliśmy się co do szczegółów kontraktu, powiedziała tajemnicza osoba zajmująca się PRM programu. Dziennikarka milczy Filip również Ula to kobieta z zasadami. Mogła być przekonana. Że Filip lepiej się ceni i pewne warunki umowy dla niego też będą nie do przyjęcia. Przekonała się, że jest inaczej, mówi osoba z TVN-u. Gdy kilka lat temu ich drogi przecięły się w TVN-ie, od razu widać było, że świetnie, się rozumieją. Stacja postanowiła to wykorzystać i prowadzili wspólnie kilka programów. Ich przyjaźń zawodowa szybko przeniosła się do życia prywatnego, kiedy powiększyła się rodzina Filipa. To Ula właśnie przekonała go do uroków życia na wsi. Filip kupił działkę pod Warszawą i zostali sąsiadami. Ich rodziny stały się sobie bliskie. Często się spotykali. Od czasu, kiedy okazało się, że Ula nie poprowadzi programu, chyba się nie widzieli. Sytuacja jest napięta, dowiaduje się życie na gorąco. Czy to oznacza koniec ich przyjaźni? Zobacz więcej materiałów.